Jesień zaczęła się na dobre. Wiały nierówne, zimne wiatry. Brzozy zrzucały pożółkłe liście. Trawy traciły energię i blask, kładąc się pod naporem zimnych kropel, które ostatnio padały nader często. Niebo pozostawało białe i bez wyrazu, codziennie zrzucając niechciany deszcz. Trakty były nieprzejezdne i niegościnne dla wędrowców. Często widziało się zakopane kupieckie wozy, które ze względu na widmo wojny i zbliżającą się zimę uciekały na północ. Kasztelu Ryk stały drewniane domy rzemieślników, rymarzy, rybaków, bartników, piekarzy, rzeźników, słowem całej ciżby. Po głównym trakcie kręciło się wielu ludzi oraz wielu żołdaków. Panował zamęt i wszechobecne poruszenie. Rdza wyciągnął skulejącą felczerką wzdłuż głównej drogi, aż do karczmy stojącej w dole uliczki poniżej targowiska. Chcieli odpocząć i zjeść. Weszli do środka, po drodze mijając wielu wzburzonych kmieci i kobiety, którzy nadal żywo dyskutowali. W karczmie sprawa miała się nie inaczej. Drewniany budynek o wysokim dachu krytym strzechą, postawiony na kamiennym fundamencie, pękał w szwach. Gęsty dym z pieca unosił się po sam sufit. Pachniało mięsem, piwem i potem. Podeszli do szynkwasu. Dwa piwa i kawał mięsiwa do tamtego stołu. Dotarliśmy. Chwała wielkiej doli. Co teraz zamierzasz? teraz będzie już tylko lepiej, Alasz. Dziękuję za pomoc w dotarciu. Wypijmy za naszą bezpieczną podróż. Potem udam się swoją drogą. Mam tutaj lazaret. W takim razie zdrowie! Pyszne piwo. Tutaj zawsze taki ruch, felczarko? To poruszenie nie jest normalne. Tu zawsze jest spokojnie. Posłuchaj, stół obok. Alasz wskazała głową stół obok. Siedzący kmiecie, jeden ewidentnie gorzelnik, gdyż śmierdział piwem na całą karczmę, żarliwie dyskutowali. Może zarżnęli go ci jego strownicy. Podobno jak któryś się buntował, kazał głowę do ula wsadzać. Kaftelan był surowy człowiek. Ha, gadasz! To ta jego żona, kasztelanka, co ją wziął. Wiedźma. Pewnie go ubiła, od co by władzę objąć. Podobno ona z rubieży pochodzi. A tam tak jak ona, nocami się na tych... sabatonach się spotykają. Sabatach chyba. Co? Nic. I muzykę grają diabelską i chłopów kuszą do... tego... No wiesz, do żenia. Ciebie do rewty połędowiło. Się lepiej zajmij ważeniem piwa, bo z myśleniem licho u ciebie. Waż na moje słowa. Ta wiedźma wychędożyła kasztelana na śmierć. Pewnie męki cierpiał. Tego za wiele. Wybacz, felczerko. Gorzelniku! Gorzelniku! Rdzawy warkusz zatańczył w obrocie. Kmieć cuchnący gorzałką z hukiem wylądował na bruku. Ciężkie drewniane krzesło, którym oberwał, pękło na drobne kawałki. W amoku,
Niedawny towarzysz podróży Alasz rzucił się na balonego chłopa. Felczerka powstrzymała go mocarnym chwytem chudej, żelastej ręki, która mimo, że niepozornie ściskała niczym imadło, rdzawy zacisnął zęby, wyrwał się z mięśnieżnego ucisku, po czym rzucił się na chłopa. Ludzie powstawali zza stołów. Ktoś z tłumu krzyknął: straże! Pojawili się szybko, bardzo szybko. Rdzawy oberwał od uzbrojonego żołdaka w brzuch. Nie zdążył wyciągnąć topora, który zwisał z zapasa. Oberwał obuchem między oczy. Padł jak długi, zwalając się na stół. Później szukano kobiety, która była z nim. Chłopi gadali tylko, że ziołami wiała, ale zniknęła bez śladu. Ból głowy był pulsujący, miarowy. Rozcięte usta szczypały i drażniły. Zamglone oczy kłuło światło wdzierające się przez małe, zakratowane okno. Śmierdziało stęchlizną i potem. Cela była mała i obskurna. Ktoś kaszlał obok. Rdzawy leżał na ziemi, w rogu. Przeszywanica jego była podarta, a spodnie zabrudzone. Z echem rozniosło się pukanie. Kto tam? Cyrulik. Przyszedłem obadać więźniów. A, to ty. Wpuścić go. Mamy tu kilku nowych. O, ten trafił tu wczoraj. Szubrawiec gorzelnika bił. I kto teraz piwo ważyć będzie? Pochę do żony. Niech cię szlak rdzawa włosy. Zamknąć się, kurwa. Co za pojebana dola. Trzeba było zostać piekarzem. Kurwa, mamuśka mówiła, idź do cechu na piekarza. Praca spokojna, jedyne co wkurwia to mąka we włosach, ale nie będziesz się jebał z debilami w lochu, bo za głupi jesteś na strażnika w górnym mieście. Na dobrych bogów, no zamknąć się, kurwa, proszę. Milcz i słuchaj. Wyciągnij mnie stąd! Zemszczę się! Zabiję skurwysynów! Rdzawy! Po kolei! Wszystkich, co spalili moją wioskę! Uspokój się! Napalę ich, powbijam! Jak oni moją rodzinę! Muszę uratować siostrę! Bredzisz! Rozumiesz mnie, felczerko? Zabiję ich! Wszystkich i dostanę się do niej! Felczerka, widząc, iż rozmowa będzie niemożliwa, wyciągnęła z torby wiejącej ziołami fiolkę z zielonym specyfikiem. Odkorkowała i podłożyła pod nozdrza rdzawego. Kurwa, wolę tę mąkę we włosach nawet w dupie. Byle się wyrwać z tego domu wariatów. Kurwa, co z nim? Zdech czy co? Przed chwilą dychał zdrów. Kurwa, kolejny trup? Na dobrych bogów. Jutro idę na piekarza. Jest chory, muszę go zabrać. Ale nie można. Protokół spisać trzeba. Przecie pobicie było na dobrych bogów. Może zarazić cały loch, włącznie z tobą. Potem wyjdą ci pryszcze ropne i zdechniesz w 2 dni, plując krwią, i dobrzy bogowie ci nie pomogą. Łaj, no spiszę do tego czasu. Będę ugniatał bułę. Kurwa, co za dola. Dobrzy bogowie. A to jak ozdrowieje, to wtedy spiszę. Wtedy spiszesz. Pomóż mi go podnieść. Cyrulik ze strażnikiem wyciągnęli nieprzytomnego, rdzawowłosego mężczyznę tylnym wyjściem. Podwórze otoczone drewnianym, szczelnym płotem było zawalone gratami i skrzyniami różnych wielkości. Wrzucili ciało na wóz, po czym Alasz lekko skłoniła się w kierunku strażnika i zniknęła z orgiem, pchając rozklekotany pojazd.